Policjanci podsumowali miniony weekend na drogach naszego regionu. Od piątku do niedzieli na terenie naszego powiatu doszło do 4 kolizji i 1 wypadku drogowego. W sobotę rano w miejscowości Drynki 32-letni kierowca Opla z nieustalonych przyczyn uderzył w drzewo. Podróżował z 3 pasażerami. 2 z nich z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. W minioną sobotę policjanci z Mrąga otrzymali informację, że kierowca Forda porusza się wężykiem i może być pijany. Funkcjonariusze zatrzymali wskazany pojazd i potwierdzili podejrzenia zgłaszającego. Siedzący za kierownicą 54-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzięki tej wzorowej postawie obywatelskiej kolejny nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z dróg naszego powiatu. Bardzo cieszy nas fakt, że coraz więcej osób nie pozostaje obojętnych na niebezpieczne zachowania kierujących i zgłasza nam swoje podejrzenia.